My tutaj zajmujemy się różnymi rzeczami i w ogóle, a w Anglii to dopiero mają problem. Tamtejsi naukowcy martwią się, że życie intymne małż słodkowodnych żyjących w wodach północnej Anglii nie jest już takie jak kiedyś. Nie, nie wiem, jak często dawniej małże sypiały ze sobą, ale teraz na dnie słodkowodnych wód Anglii panuje pod tym względem posucha. Dlaczego ja to mówię? Bo słuchajcie, to cudowne, że w czasach korków pod Kołobrzegiem, wzbogacania uranu przez Koreę Północną, programów tanecznych z gwiazdami w telewizji, ludzie mają takie problemy. Anglicy zastanawiają się teraz, jak wzbogacić życie towarzyskie małży. Zauważono, że te mięczaki zapatrzyły się, chociaż w przypadku małży, nawet perłowej, trudno mówić o zapatrzeniu, bo nie ma oczu, nie? Więc zapatrzyły się na ludzi i coraz częściej żyją samotnie. Nie integrują się społecznie i dam-di-ram-da znajduje się na końcu ich listy rzeczy do wykonania dzisiaj, przyczepionej do lodówki, prawda? I unikają stałych związków jak Colin Farrell. Jest tych małż coraz mniej. No, w sumie trudno się dziwić, że życie towarzyskie małż jest denne. Dno rzeki dostarcza bowiem tylu atrakcji, co przemówienie posła Jerzego Gosiewskiego w Sejmie na temat prywatyzacji lasów państwowych. No to jak się integrować, jak jest pusto? Nie? Jedynym ratunkiem dla ginących małży angielskich są moim zdaniem małże polskie. Bo patrząc, jak Polacy radzą sobie w Anglii, należy wysłać Brytolom nasze małże. I już niedługo dumni synowie Albionu ze zdziwieniem zobaczą tłumy małż stojących w kolejce do kina na Piccadilly Circus. No bo nie od dzisiaj wiadomo, że Polacy są lekiem na całe zło. Z tym, że każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża naszemu życiu lub zdrowiu, więc ostrożnie z nami. Nawet nasze małże nie są mięczakami.